Aktorzy Teatru Rozrywki wystąpili na Chorzowskim Rynku, prezentując mieszkańcom miasta przeboje musicalowe. Był to koncert zawierający w sobie piosenki z recitali transmitowanych przez teatr za pośrednictwem internetu w miesiącach, kiedy instytucja ze względu na pandemię musiała zaprzestać występów na żywo przed publicznością. My nazwaliśmy ten koncert online, który został przekreślony na scenie. I to jest koncert, który zagraliśmy po raz pierwszy w czerwcu, wtedy kiedy już mogliśmy zagrać coś na scenie. I on składa się z fragmentów wszystkich recitali, koncertów i tych innych przedsięwzięć, które od marca tworzyliśmy w sieci. Zebraliśmy to w taki jeden materiał po fragmencie każdego z tych przedsięwzięć i pokazaliśmy go Państwu jako koncert. Cieszymy się zwłaszcza, że w tym trudnym okresie, kiedy wciąż obowiązują nas dosyć duże ograniczenia, że takiego mamy partnera w mieście, jakim jest Teatr Rozrywki. Ktoś kiedyś porównał tą instytucję kultury do takiego okrętu flagowego, jeżeli chodzi o kulturę na Górnym Śląsku, i myślę, że ten okręt flagowy wspaniale nam się tutaj wkomponuje warunki nowego rynku w Chorzowie. Lubimy takie wyjścia do ludzi, tak. Bardzo się cieszymy, tym bardziej, że w teatrze to jest widz, który przychodzi, a tutaj mamy szansę dotrzeć, zainteresować sobą takiego widza również, który przychodzi po prostu przypadkiem. Ja spodziewam się, że dzisiaj z repertuarem Teatru Rozrywki i ze znakomitymi artystami teatru zapoznają się właśnie odbiorcy, również tacy, którzy na co dzień nie zaglądają na spektakle. Będą mieli okazję przekonać się, jak znakomitymi artystami jesteśmy tutaj w stanie tą scenę wypełnić i jakim wspaniałym repertuarem zapełnić wolny czas. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Teatru Rozrywki. Jesteśmy otwarci, czekamy na Państwa. Nowe tytuły, nowe premiery i te najbardziej przez Państwa ulubione i ukochane są już z powrotem na scenie Teatru Rozrywki. Zapraszamy. Bo w tym jest rzecz sensu, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny za...